Niecodzienni goście pojawili się na poniedziałkowym treningu szczypiornistów Piotrkowianina. Byli to podopieczni Piotrkowskiego Domu Dziecka. Dzieciaki przyszły do hali Relax, aby zobaczyć, jak zawodnicy Piotrkowianina przygotowują się do spotkania z pomezanią Malbork. Nasi zawodnicy zaprosili małych kibiców do wspólnych zabaw z piłką. No jest fajnie, mi się bardzo podoba. Strzelamy sobie do bramki. Mi się bardzo podoba. Mi tak samo. W styczniu było nawet fajnie, bo tutaj chłopaki grali taki mecz i był akurat remis. I mi się tutaj bardzo podoba. Ta współpraca trwa od około 2 lat. Przy różnych okazjach typu Mikołajki, Dzień Dziecka, staramy się wspierać Dom Dziecka. Zawodnicy zbierają tak zwaną składkę i przekazują te środki lub w formie finansowej, lub w formie podarków. To bardzo miły przerywnik. Sam mam małe dziecko i wiem, jak lubi takie aktywne zabawy, powiedział Szymon Wojnowski. No może jak najwięcej takich treningów nie życzyłbym nam, bo wtedy forma nam całkowicie spadnie, ale na pewno miło jest zaprosić kogoś, kto no niewesołe życie ma na co dzień, żeby troszeczkę zająć ten czas, uśmiech na twarzy tych dzieci wywołać. Bardzo przeżywały, bardzo się cieszyły, że mogły wziąć udział i zawsze z wielką radością wyczekują na zaproszenie na kolejny mecz. I dzisiaj przeżywały cały dzień, że właśnie, że pojadą i będą tutaj uczestniczyć w treningu. Mali kibice będą obecni na sobotnim meczu Piotrkowianina z pomezanią Polski Cukier Malbork. To spotkanie w hali Relax rozpocznie się o godzinie 18.